Smartwatche darzę mniej więcej taką miłością jak dalszą rodzinę. Fantastycznie, że są. Fantastycznie, że spotykamy się raz na 3 lata, ale dobrze, żeby podczas tych spotkań był alkohol, żebyśmy mieli o czym rozmawiać. Umówmy się, na co dzień nie noszę smartwatcha. To dlaczego go recenzujesz? Chuj. Po pierwsze, bo mogę, ale jeżeli ten argument do Was nie trafia. Po drugie, dlatego, że 90% z oglądających ten film też nie nosi na co dzień smartwatcha. Skandal. Ale taka jest prawda. Używamy zegarka po to, żeby było zdobą. Często jest to jedyna biżuteria, którą nosi mężczyzna, jeżeli nie jest szefem kolumbijskiej mafii. Wygląd Zenwatcha robi wrażenie. Bok koperty jest dwukolorowy. Pasek z naturalnej skóry. Z tyłu znajduje się jedyny przycisk. Włącznik. Jest oczywiście odporny na zachlapania, więc nie polecam go na basen, ale trudno się spodziewać, żeby ktokolwiek na basen wybierał się w zegarku ze skórzanym paskiem. Pasek można na szczęście szybko wymienić, ale szczerze mówiąc, jeżeli nie macie awersji do brązowego koloru lub naturalnej skóry, nie robiłbym tego, bo to fajny pasek i łatwo się go reguluje. Proszę. To, co jest wyjątkowe w Zenwatchu, to oprogramowanie od Asusa, które daje nam kilka dodatkowych, moim zdaniem, ciekawych funkcji. A zatem tak naprawdę sprowadza się do Zenwatch Managera, który oprócz tego, że możecie wybrać miliard różnych tarcz, możecie przy pomocy zegarka odblokowywać swój telefon. Ja tego nie zrobiłem, ponieważ telefon koduje się przez godzinę na pełnej baterii. Kiedy ja miałem pełną baterię w tym telefonie i kiedy miałem wolną godzinę czasu, żeby zakodować telefon. W każdym razie w teorii wygląda to tak. Przykładacie telefon do zegarka i on się odblokowuje. Fajne? Fajne. Cover to mute, czyli jeżeli wasz smartwatch daje wam jakieś znaki podczas spotkania, wystarczy, że przykryjecie go dłonią i on już przestaje dawać te znaki. Find my watch. To jest spoko. Jeżeli na przykład zgubiliście gdzieś zegarek, szczególnie tyczy się to kobiet, z reguły będzie po prostu wibrować wtedy wasza torebka. Wystarczy przesunąć palcem po ekranie, żeby dać znać, że zegarek jest znaleziony. I oczywiście mamy też zabawę w drugą stronę. Forgot my phone warning. Czyli gdybym zostawił tutaj telefon i poszedł sobie, to zegarek da mi znać, że zapomniałem telefonu. Okej. Okay. Mamy też kompas, latarkę. Latarkę? Tak, latarkę. Okej, okay, uwaga, włączam latarkę. Latarka ma 2 tryby świecenia. Światło ciągłe, w tym przypadku światło czerwone, albo światło migające, czerwone. I teraz można zmienić ten kolor na biały, na fioletowy, na zielono-żółty, na bardziej zielony, na niebieski, na pomarańczowy. Myślę, że jest to coś dla fanów twardych narkotyków, bardziej niż latarka. Jest też super funkcja SOS. Możecie wpisać sobie na wypadek, gdyby coś wam się stało, jakieś kontakty. Ja wykorzystałem kontakt, który był w telefonie, TFN24M. I tutaj jest wiadomość. This is Kuba Klawiter, I am in danger and need for help. Please contact me as soon as possible. Oczywiście możecie napisać też swoją wiadomość po polsku i kiedy będziecie rzeczywiście w niebezpieczeństwie, to wystarczy, że znajdziecie SOS message. Okej, okay, cancel. I on się sam wyśle za 7, 6, 5, 4, 3 sekundy, nie. Anuluj. Trudno oczywiście to zrobić, jeżeli złamiecie sobie rękę albo ledwo żyjecie. Natomiast jeżeli uda wam się to zrobić, to wiedzcie, że TVN24 być może o was coś powie, także wasze kalectwo albo śmierć nie przejdą bez echa, co jest w dzisiejszych czasach dość ważne jednak, szczególnie dla rodziny. Oczywiście możecie ściągnąć sobie milion aplikacji, na przykład takich, która sprawia, że ekran waszego smartwatcha jest podglądem dla aparatu fotograficznego w telefonie, czyli możecie tutaj ustawić telefon i tutaj patrzeć, jak się robi zdjęcie i nawet nosem sobie to zdjęcie zrobić. Ale wiecie doskonale, że te wszystkie funkcje są też w innych smartwatchach. Nie o to chodzi. Są dwie rzeczy, które powinien mieć smartwatch taki jak ten, a przynajmniej jedną z nich, czyli mierzenie pulsu. Jak mierzyć puls? W prosty sposób. Przykładacie 2 palce do ranek i z lewej i prawej strony. I tutaj mówi wam, nadal dotykamy, trzymamy. Ale to nie wszystko, bo mogę sobie jeszcze zmierzyć poziom relaksu. Relaxation tak zwane po angielsku. I to jest dopiero hit. To mi się zdecydowanie bardziej podoba. Tu mi zegarek zasugerował, że powinienem zacząć planować wakacje. Czyli że lipa. Nie wiem, czy wy też to widzicie, że nie czuję się najlepiej. Czyli generalnie jest to zegarek dla ludzi, którzy lubią mierzyć poziom swojego relaksu,
ale nie dla ludzi, którzy uprawiają sporty, bo nie wiem, czy sobie wyobrażasz się przez 5 minut takie bieganie, wiesz. O, bo jaki mam puls, jaki mam... Ach, niemożliwe, żebym miał taki puls. Jest jeszcze jedna fajna rzecz w tym zegarku. W momencie, kiedy on się wygasza, wskazówki nadal są na ekranie, czyli możecie, zerkając w ten sposób na zegarek, widzieć, która jest godzina. Oczywiście możecie też ustawić, żeby ekran był ciemny i wtedy bateria na trochę dłużej starcza, ale to jest różnica między 20 godzinami na baterii, kiedy wskazówki się wyświetlają, i 24 godzinami, kiedy się nie wyświetlają. I teraz sobie to przeliczcie, to oznacza, że jeżeli rano o 8 odłączycie od ładowania zegarek, to wytrzyma Wam do następnego rana do 8 godziny. Czyli bez sensu, bo kto podłącza zegarek o 8 rano do ładowania? I tak musicie go po prostu codziennie podłączać. Jest też funkcja nieszczególnie innowacyjna, jeżeli chodzi o inteligentne zegarki, słuchania muzyki bezpośrednio z zegarka. Czyli podłączamy słuchawki po Bluetooth, tu mamy 4 giga wbudowanej pamięci, no i możemy ją zapewnić muzyką. Skoro mówimy o parametrach, 512 pamięci operacyjnej, Snapdragon 400, no i rozdzielczość ekranu 320x320. Naprawdę Was to interesuje, jaka jest rozdzielczość ekranu? Ktoś będzie oglądał filmy na smartwatchu? Czy oglądał zdjęcia? Come on, bez przesady. Ekran jest wystarczający, jeżeli chcecie koniecznie oglądać zdjęcia. Natomiast nie można przez niego rozmawiać. Możecie z niego korzystać dokładnie tak samo, jak korzystacie z telefonu za pomocą głosu, czyli OK Google, jaka jest pogoda w Nowym Jorku? No i smartwatch odpowiada Wam, że jest tam 18 stopni w tej chwili, ale o to samo możecie spytać swój telefon komórkowy, więc nie upatrywałbym tu jakichś okrutnych rewelacji. Część z Was, która lepiej mnie zna, zauważyła być może, że podczas tej wideorecenzji jestem nieco zdystansowany w stosunku do produktu. Ale to nie o to chodzi, że Asus zrobił złą robotę. Zenwatch jest naprawdę fajny. Gorilla Glass 3. Ten ekran naprawdę długo wytrzyma. Design naprawdę spoko, dobrze wygląda na dłoni. Skórzany pasek, zapięcie, to wszystko sprawia, że mógłbym to nosić. Jedyny problem z Zenwatchem jest taki, że to jest smartwatch, czyli sprzęt, który codziennie wieczorem musisz podłączyć do ładowania, podobnie jak telefon, podobnie jak tablet, podobnie jak komputer. To jest trochę jak z kobietą, której składasz propozycję zamieszkajmy razem, a słyszysz w odpowiedzi okej, tylko od teraz kupujesz buty, sukienki, sponsorujesz kosmetyczkę, sponsorujesz fryzjera i oczywiście kupujesz mi samochód, bo przecież do fryzjera nie będę jeździła tramwajem. No come on! Powiedz... To cudownie, zamieszkajmy razem, a później po cichu, tak żebym nie zauważył, wyciągaj mi pieniądze z portfela. Dokładnie tak samo powinno być z technologią. Ona powinna się ładować tak, żebyśmy my tego nie zauważali. I dopóki nie będzie tak ze smartwatchami, szczerze mówiąc, mogę je nosić na nadgarstku maksymalnie jeden dzień. Zastanawiam się, dlaczego nie robię w ogóle YouTube'a o modzie. Że byłbym zajebisty w robieniu YouTube'a o modzie. Czy taki człowiek, który robi YouTube'a o modzie, on musi wiedzieć, co to jest Bluetooth, NFC, on musi wiedzieć, co to jest Wi-Fi? Nie, przecież pewnie wie, co to jest Wi-Fi, bo tam, gdzie robi sobie zdjęcia w kawiarniach, jest napisane Wi-Fi, hasło, dupa 001. Czy musi wiedzieć, co to jest AMOLED, Super AMOLED? Nie, on musi wiedzieć, jaką założyć sukienkę, czy tam coś, kapelusz. I nawet nie wie, od kogo jest ten kapelusz. A i tak wszyscy producenci jogurtu idą do tej osoby i mówią: hej, chcemy, żebyś pił nasz jogurt na YouTubie. Wiecie, kiedy ktoś chciał, żeby pił jego jogurt na YouTubie? W sumie, kurwa, to było całkiem niedawno, ale nie chcę o tym mówić. Dobra.